jest headshot. Drugim. Dobry, jest trzeci. Teraz może pokażemy Państwu dla mniej prawionych, jak to wygląda w zwolnionym tempie. Równie efektownie. Na zamku w świecie odbył się piknik historyczny, prawda i fałsz średniowiecza, podczas którego mieszkańcy miasta mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat epoki. Na wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia Izby Regionalnej, czekało wiele atrakcji, w tym pojedynek rycerski i możliwość samodzielnego sprawdzenia się na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Jakie prawdy, a jakie mity dzisiaj będziecie obalać tutaj na zamku? Tak, dokładnie. Piknik, spotkanie takie historyczne, nie tylko z rycerzami, ale właśnie z historią średniowiecza, dotyczące przede wszystkim prawd i fałszów, jeżeli chodzi o średniowiecze. Pierwsza rzecz, jaką chcemy tutaj przedstawić, to kwestia, jak długo byli w stanie walczyć średniowieczni rycerze. Często mamy takie wyobrażenie, że oni walczyli po kilkanaście czy po kilkadziesiąt minut, a prawda jest taka, że rycerz ciężko zbrojny, nawet spieszony, był w stanie walczyć tylko kilka minut, potem musiał być wycofany do dalszego szeregu, żeby odpocząć i móc znowu przystąpić do walki. To pierwsza rzecz. Natomiast widzowie będą mogli tutaj zobaczyć, jak ciężki był też miecz rycerski. Przewidzieliśmy taki konkurs na trzymanie miecza w wyprostowanej dłoni, ażeby właśnie zobaczyć, jak ciężko tak naprawdę było władać tym mieczem. Po tej części będziemy ważyli zbroję rycerską, bo to kolejna rzecz, kolejny mit, czy fałsz, prawda, czy może i prawda, ile taka zbroja tak naprawdę ważyła. My wszyscy wiemy tutaj, że zbroja była indywidualnie robiona dla rycerza, na jego indywidualne zamówienie, stąd na pewno się wahała ciężarem, ale każdy, kto do nas przyjdzie, będzie mógł sam się przekonać, ile uzbrojenie, pełne uzbrojenie rycerza ważyło. A potem będziemy mieli kolejną rzecz do zbadania. Tu za moimi plecami widać, prawda, wieże i przygotowane jakby postacie tych, którzy będą atakowali wieżę, i będziemy zrzucali kamienie oraz lali wodę z zamkowej wieży. Chcemy udowodnić, że mitem było, totalnym mitem i fałszem było to, że wylewając gorącą wodę na przeciwnika, który stał u podstawy wieży, można mu było zrobić krzywdę. Na wysokości 35 metrów kilka litrów gorącej wody to naprawdę żaden problem. To wszystko rozwiewa wiatr. Zresztą dzisiaj mamy taką pogodę, że może to idealnie ukazać. Natomiast prawdą będzie na pewno to, że gorąca smoła jak najbardziej była wykorzystywana i była skuteczna. Kolejne miejsce to pojedynek łucznika i kusznika. To akurat przede mną, a Państwo niestety tego jeszcze nie widzicie, ale pewnie kamera to też niedługo pokaże, pojedynek łucznika i kusznika, który szybciej strzelał, ale który miał lepszą, silniejszą, dalej niosącą broń. I na końcu jeszcze będziemy mieli, o właśnie już padło nam troszeczkę od wiatru, i na końcu mamy jeszcze jedną rzecz tutaj też dla widzów właśnie, tor przeszkód rycerza, a więc człowiek z hełmem, z zamkniętą przyłbicą będzie musiał pokonać tor złożony z przeszkód, z takiej siatki, a także na koniec spotykać się z rycerzem prawdziwym. W obalaniu praw i mitów związanych z średniowieczem pomagali przedstawiciele koronowskiej komandorii templariuszy, którzy oprócz pokazywania pojedynków rycerskich wystawili stanowisko kowalskie, gdzie wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć, jak się robi zbroje rycerskie. Jesteśmy z Koronowa, nasze bractwo liczy około 10 do 15 członków. Z tego mamy 7 osób, 7 walczących po prostu w pełnym uzbrojeniu z połowy XIII wieku. My wystawiamy przede wszystkim stanowisko płatnersko-kowalskie, gdzie będziemy drabiać po prostu groty, każdy będzie mógł zobaczyć, jak ręcznie robiono, po prostu jak kowal, płatnerz, oraz będziemy też pojedynki rycerskie robić, strzelanie z łuku, z kuszy dla turystów, no i przede wszystkim będziemy, jak to się mówi potocznie, obalać mity krążące o średniowieczu, mianowicie ile ważyła zbroja, jakie można było robić, jak długo można było chodzić w takiej zbroi, jak można było walczyć w takiej zbroi. Wszystko po prostu, jak to wyglądało, będzie można dotknąć, wszystko doświadczyć namacalnie, że tak powiem. Trwający kilka godzin piknik spotkał się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców, dla których na zakończenie imprezy wystąpił Teatr Trójkąt z przedstawieniem Dawno, dawno temu. Na koniec mamy jeszcze, myślę, ciekawą propozycję dla najmłodszych, ale nie tylko, bo właśnie już rozmawiałem z członkami Teatru Trójkąt, którzy będą przedstawiali, to jest około godzinne przedstawienie właśnie pod tytułem Dawno, dawno temu, a więc i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych takie coś będzie.